Krzysztof Nałęcz, głos Pomorza, GP24 TV i Artur Grabarz Grabarczyk, muzyk, parafrazy i animator muzyczny także w ostatnich latach. Zaprasza nas na imprezę w sierpniu. Jaka to impreza? Impreza pod nazwą Deluxe Festival, czyli najlepsza z najlepszych. W Starkowie, jak sama nazwa wskazuje, Starkowo, czyli coś związane z gwiazdami. Star. Zagrodzie śledzia, na tle której siedzimy i za chwilę o której będziemy mówić. O zagrodzie śledziowej? Tak jest, ale na razie o koncertach. No to co chciałbyś usłyszeć, powiedz? Przede wszystkim kiedy, ile dni, no i jakie gwiazdy zespołu? Czyli tak, impreza odbędzie się w dniach 11-13 sierpnia tego roku. W piątkowy wieczór gwiazdą imprezy będzie zespół KS-u, też inne zespoły. No to wymieńmy je, chociaż kilka. No, zespół Prawda z Wrocławia, na przykład ze Śląska zespół Bulbulator, dosyć znany. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie zespół Krzysia Jaryczewskiego z oddziału zamkniętego, czyli Jary, oddział zamknięty. Mamy też zespół z Budapesztu, The Silver Shine, zespół, który regularnie gra trasy po Stanach. Dosyć znana grupa w kręgach rockabilly. Mamy zespół z Wiednia, Kitty and the Casket. Cóż, no możemy jeszcze tak. Niedziela. Zostaje nam niedziela, czyli 13 sierpnia. Gwiazdą wieczoru jest pani Renata Przemyk, artystka, którą zesłał Bóg. No to widzę, że zespół KS-u znamy, Krzysztofa Jaryczewskiego również. Nie zamykać się w żadnych określonych kręgach muzycznych. Deluxe Festival ma mieć to do siebie, że muzyka ma łączyć, nie dzielić, łączyć. Czyli mam nadzieję, że w przyszłym roku, takie są plany, uda nam się na przykład na jednej scenie postawić obok siebie zespół Deserter i załóżmy Izabelę Trojanowską, tak? Także miszmasz niesamowity, deluxe, mówię, impreza dla fanów muzyki, dla ludzi, którzy nie są muzycznymi rasistami, którzy nie mają po prostu podejścia, to jest fajne, to nie jest fajne, to mi się podoba, to mi się nie podoba, tylko po prostu generalnie muzyka. Muzyka bierze górę tutaj ponad wszystko. Rzeczywiście ambitny i śmiały plan, ale powiedzmy o tym miejscu, Starkowo, nie każdy musi wiedzieć, zwłaszcza z kraju, to miejscowość gdzieś mniej więcej ulokowana między Słupskiem a Ustką w połowie trasy, ale nie na tej głównej trasie. Gdzie tu koncerty? Znaczy, ja bym powiedział, że to jest Starkowo, Ustka koło Starkowa. Świetnie. Ale gdzie chcesz tu organizować te koncerty? Tutaj mamy piękne miejsce. Będzie namiot przeznaczony dla 1000 osób, żeby nas pogoda nie zaskoczyła, bo różnie z tym bywa, żeby po prostu ludzie byli nieprzemoczeni, a jeśli już, to z potu, z wysiłku, z zabawy. No i cóż, no staramy się jako organizatorzy, żeby było bezpiecznie, żeby było deluxe. I zabawowo. Podobno nawet istnieje możliwość gdzieś rozbicia się. Znaczy, generalnie należy o to pytać okolicznych mieszkańców. Podejrzewam, że ludzie będą wyrażać zgodę na to, żeby tutaj można było gdzieś się tam namiotem rozbić, czy kwaterę sobie jakoś wynająć. Podejrzewam, że nawet koniunktura, jak będzie tutaj napędzana w Starkowie, to mieszkańcy przychylnym okiem spojrzą też na imprezę. Zapraszamy więc do Zagrody Śledowej, o której teraz porozmawiamy. A impreza odbędzie się w Starkowie, w Zagrodzie Śledziowej, którą mamy tu właśnie w tle. A i co to jest za miejsce? To jest miejsce, no, to jest świątynia śledzia, tak? To jest miejsce, w którym postanowiliśmy sobie, że tutaj będziemy generalnie przywracać króla śledzia na swoje miejsce, tak? Stworzyliśmy piękne miejsce śledziowe, gdzie można się coś o śledziu dowiedzieć, można śledzia zjeść i przy śledziu się pobawić, tak? Więc wszelkie aspekty około śledziowe to właśnie u nas. Starkowo 13, Zagroda Śledziowa. No właśnie, ale to też można się podobno przespać nawet, wszystko jest możliwe. Tu jest wszystko możliwe. Mamy piękny pensjonat w starym domu z 1902 roku. Wiemy dokładnie, że to jest 1902 rok, bo na samej górze, na ścianie glinianej mam paluchem wyryte datę. Prawdopodobnie jakiś cieśla pruski zostawił po sobie ślad.
fajne miejsce, fajne apartamenty ze świetnym jedzeniem, bo robimy śniadania do naszych gości od tutaj, od regionalnych dostawców. Mamy swoje sery, mamy swoje wędliny, jajka od sąsiadów, tak? Jeżeli ktoś chce, to nawet tutaj mamy hodowlę byków, to możemy jakąś wołowinkę załatwić, więc to no i śledź oczywiście, tak? Jako główny, ale w ogóle skąd pomysł, skąd się tutaj wzięli? Skąd pomysł? No pomysł, no to się rodził kilka lat i to rzesza ludzi na to pracowała i przyjaciele i rodzice przyjaciół, więc ja tego nie wymyśliłem, było nas kilku, tak? Więc no nie ma takiego innego miejsca w Polsce, więc coś postanowiliśmy, no takie piękne miejsce mieć i tylko dla siebie trzymać, no to nam się nie podobało, więc wymyśleliśmy sobie zagrodę śledziową właśnie. Wszyscy lubimy śledzia, znamy ludzi, którzy łowią śledzia, którzy potrafią go przyrządzić, którzy potrafią o nim rozmawiać, gadać, jak nasz przewodnik Wiesław, który potrafi 5 godzin w muzeum siedzieć i oprowadzać ludzi. Ja tam zawsze muszę ich ratować, tam gdzieś tam tylnym wyjściem wyprowadzać, bo już głodni i tam skurcze żołądka są, a nasz przewodnik nadal legendy, historie śledziowe opowiada. W Muzeum Śledzia, o którym już w Głosie kiedyś wspominaliśmy. No tak, miałem przyjemność was już gościć, więc no mam nadzieję, że gdzieś ktoś to oglądał, tak? I chociaż dzisiaj w Słupsku byłem, kupowałem gazetkę, w której będziemy, no nie powiem jaki tytuł, i właśnie pan mnie zaczepił, mówi, a to pan chyba od tych śledzi. Ja mówię, no tak, ze Starkowa, no bo poczta pantoflowa chodzi po Słupsku, że tam dobry śledź jest, nie? Ja mówię, no skoro mówią, to chyba jest, nie? Zapraszamy więc do Zagrody Śledziowej na co dzień, a w sierpniu na koncert. Tak jest.